niż Gdyż. Dzień dobry, dobry wieczór. Nowy projekt. No, musimy popuścić trzy koła. Lewe przednie i obydwa tylne. No co będziemy robili? To pokażę w zabawkach. No i są to amortyzatory, jakieś osłony, sprężyny, przewód od smagania, olej. No mamy tu parę zabawek. Saab Ibiza 6L. Naprawdę fajnie wymienia się tu amortyzatory. Wszędzie są śruby na klucz lub nakrętki na klucz 16. Na 16, na 16. Tam od góry do amortyzatora też na 16. Tutaj też na 16, to też na 16. To zdejmujemy. I teraz najlepsze. Jest taka, jaki youtuber, nie wiem jak to nazwać, który się nazywa Autodoc, youtuberzy. I oni pokazują naprawy właśnie w takich autach. I teraz tak, kurde, sprężyna mi nie chciała wyjść. Ja mówię, co się dzieje? Mówię, to jest na Autodoc, nie? Autodoc po prostu mają czyściej w warsztacie niż ja w salonie. Po tym ich można poznać. On normalnie włożył sobie tutaj breszkę. Taką małą, nacisnął, wyciągnął. To jest dobre. O, ten moment. Wiesz, i wyjął. Dobre, dobre. Kurde, u nas tak. Mała breszka, nie poszło. Duża breszka. I facet naprawdę sporo waży. I na hama tutaj naginał. A ja jeszcze musiałem tym śrubokrętem musiałem tu jeszcze poprawiać, żeby to naszło. No nie jest takie proste. No ale daliśmy radę. Prawy amortyzator już zamontowany. Tu wszystko na gotowo, poskręcane. Tu jest bodajże 75 minuta. Tu też można dać 75 minuta, to tam nie ma różnicy. Hamulce my robili. Zobaczcie, pomalowaliśmy to lakierem do zacisków i zobaczcie, że normalnie te hamulce robiliśmy z pół roku, rok temu, nie wiem, czas szybko zapierdala, więc nie wiem jak, ile czasu temu, no ale już powoli ten tył po prostu cały jest nowy. Dobra, składamy prawą stronę i bierzemy się za przewód. Przed założeniem pamiętajmy, żeby trzy razy go wcisnąć, przynajmniej trzy razy go wcisnąć, on się sam wyciśnie. My go wciskamy. Nie wiem po co to jest, żeby się przesmarował. Tak mnie uczyli, tak ja też robię. Z takich złych informacji to taki bonus od życia. Wkręt wkręcony w oponę. Trzeba będzie do oponiarza podjechać. Prosta felga. Taki wkręcik niestety przeszedł. No i klejone mamy. Klejoną mamy teraz oponkę. Grzesiu, ten wkręt przebił jednak tą oponę i niestety musiałem do wulkanizatora po prostu podjechać. Jestem teraz. No jeszcze myślę, że z 15-20 minut i koło mi po prostu załata. To Grzesiu, tu masz, patrz, tutaj była ta dziura, a tutaj pieni się z następnego. Czyli miałeś dwa gwoździe. Podobno ktoś się nie lubi. Powstaje pytanie. Jest jedna dziura. Jest druga dziura. Wkręty widać, że są przyszlifowane. Czyli to nie stało się u mnie. Całe szczęście na filmie widać, że tam bąbelki uciekają. Czyli należało to po prostu zrobić. Bo niby takie małe wkręciki, a jednak przebiły oponę. Powstaje pytanie, do ilu dziur możemy naprawić oponę? Oponiarz powiedział, że do trzech dziur naprawiamy oponę. Tak, wiadomo, że tam Polak to potrafi. Ale według szkolenia do trzech dziur naprawiamy oponę.
a przepatrzyłem Ci trzy pozostałe. Moim zdaniem nie ma tam żadnego wkręta, czyli mamy to ogarnięte. A jeżeli chodzi o przewód, to niestety musiałem go wymontować. O, to Ci od razu pokażę. Tutaj się przetarł. Kurde, żebyś to widział. O, teraz widzisz. Przetarł się niestety przewód. Zamówiłem jeden, odebrałem nie ten. Teraz dokładnie jadę od Daniela. Dał mi po prostu drugi przewód i ten podobno już jest ten. Specjalnie wyciągnąłem, żeby jechać z przewodem, żeby 5 razy nie jeździć, bo tam jest ileś tam rodzaju po prostu do tego. I masz niestety od Skody z Wiki, bo z Wiki kosztuje tam, nie wiem, coś koło 200, nie pamiętam, 160, jest dziś paragon. Jest, 160 zł kosztuje z Wiki, a z jakiegoś tam, kurde, już nie pamiętam nazwy, to 570 zł, nie? Dlatego od Skody Ci dobrałem. Ten przewód najlepiej odkręcić tutaj od tej strony. Ten przewód sobie tu wykręcić, ten drugi i tego wtedy zakręcamy. Ta opaska jest do przewodu z drugiej strony. Nie wiem, trudno wymienić, nie trudno. Czas pokaże, czy cieknie, czy trzeba poprawki robić. Zobaczymy, trzeba się przejechać autem. Takie śrubki mi zostały. Te ładne, to są z koła. Tak do Was film robię. Sobie zdałem sprawę, że będą jakieś pytania. Dlaczego właśnie ten przewód się popsuł? Przetarł. Przetarł się o poduszkę skrzyni biegów. No i pytanie, dlaczego to się zrobiło tak? Przecież to nie miało prawa się zrobić. Mnie się wydaje, że ktoś był przede mną. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony jest taka, no normalnie wężyk i ta obejma, która tam gdzieś tam w filmie jest, a z drugiej strony jest przykręcany. I tam, gdzie był przykręcany, nie był dokręcony, bo myślę, że ktoś nie mógł tam dojść po prostu. Tam jest ciężko, żeby tam się zmieścić po prostu kluczem. I ktoś po prostu tego nie dokręcił. To jest raz, a dwa, puścił go odwrotnie. Tam są dwa przewody. Ktoś mi to tu wytłumaczył, że jak skręcamy w lewo, to jeden jest zasilający, a drugi przelewowy, a jak skręcamy w prawo, to jest na odwrót. Te przewody po prostu tak działają. Nie wiem, czy to jest prawda, nie będę to po prostu potwierdzał, zaprzeczał. Natomiast ktoś ten przewód wymienił i źle go przełożył. Ja go założyłem dobrze, od odpowiedniej strony, tam po prostu na podłużnicy też jest taki plastik, który po prostu powinien je trzymać, oczywiście wszystko pourywane. Przymocowałem na trytytkę, będzie jeździł. No i co, mechanik popsuł, tak? No popsuł, no kurde popsuł, moim zdaniem popsuł. Poprzednik po prostu, który był przede mną, moim zdaniem to popsuł. No. Ja nie płaczę, nie narzekam. Fajnie, że udało się naprawić. Wspomaganie działa fantastycznie, delikatnie. A przyjechało oczywiście, auto przyjechało nie na sprężyny, nie na amortyzatory, tylko przyjechało na brak wspomagania. Tak, żeby uściślić. Akumulator naładowany do pełna. W zasadzie gotowy do odbioru. Oleju jest na minimum. Dodaliśmy litra. Niestety nie mam innego. Valvoline'a. To był lany, z tego co pamiętam. Mobil pełen syntetyk 5W30. Kunę masz. To takie jeszcze. Może z kuną trochę powalczymy. Takie jeszcze zadanie. Żeby zawalczyć z kuną, podkleiłem tutaj gluganem całą tą szmatę, żeby to po prostu, żeby ta kuna nie mogła tam włazić. Do tego zakleiłem taśmą. Jak widać, nie byłem tu pierwszy. No ale na razie jeździć, obserwować. To mnie zastanawia, to kurde, nie mogę znaleźć tej wtyczki od czujnika od czujnika poziomu płynu chłodzącego. Nie wiem, gdzie jest. Nie będę wnikał. To tyle z tego filmu. Zachęcam do subskrybowania kanału. Jeżeli kończy Wam się ubezpieczenie, pod filmem będzie link. Wchodzicie na linka linka do kalkulatora mobi.pl, robicie kalkulację. Jeżeli kwota Wam się spodoba, wykupujecie polisę i na Wasze konto do 30 dni wróci 150 zł. Możecie tak zrobić na dwa auta.
Maciej Manera, pozdro. Gdzie tam koniec? Jeszcze umyć. A umyty. I odkurzyć. I odkurzony. Teraz już naprawdę, siema, nara, pozdro. Do następnego. Ibiza jest umyta i odkurzona, więc jakby tam Marcin nią jeździł, to on ją pobrudził. Ja wydaję auto czyste. Tutaj była, gdzie to jest? Tutaj, dokładnie w tym miejscu, była jedna dziurka. Tutaj była druga dziurka. No i powstaje pytanie, ile dziur może przyjąć opona, kiedy ona jest do wymiany. Według oponiarza, był na szkoleniu, do 3 dziur naprawiamy oponę, a jeżeli jest więcej, to trzeba już ją wymienić. No co tam jeszcze?